Marta Balukiewicz, witam Państwa w rozmowie Echo 24. Moimi gośćmi jest dzisiaj pani Magdalena Karczy, rzecznik Haskolek, pani Anna Nawalicka, także pani Henryka Daniel z Dziennego Domu Opieki Medycznej, który powstał przy Wrocławskim Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej. Czym właściwie jest ten Dzienny Dom Opieki Medycznej? Ja może zaznaczę, że jesteśmy wrocławskim, jako główną jednostką, Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej i powstała nowa jednostka, właśnie ten Dzienny Dom Opieki Medycznej, strukturalnie wyodrębniona. I jest to projekt unijny, który jakby uzupełnia szpitalną opiekę rehabilitacyjną dla pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Ale nie jest to takie miejsce, które kojarzy się zazwyczaj pacjentom z rehabilitacją, tak? Z miejscem, gdzie się odbywa rehabilitacja. Bo dobrze myślę, że tak do końca nie jest. To jest coś więcej. Tak, ja myślę, że bardzo ważne jest tutaj wspomnienie, że jest to takie miejsce, w którym pacjent po wypisaniu ze szpitala, w momencie, jeżeli od razu nie zakwalifikuje się na rehabilitację, może przyjść i może w jakiś sposób nauczyć się, jak wrócić do życia w trudnej dla niego sytuacji, bo często są to osoby, które doznały albo jakiejś choroby, albo trwałego urazu i w związku z tym muszą na nowo przystosować się do życia. W takich domach opieki oferujemy im przede wszystkim taką nową, ponowną aktywizację do życia, plus dodatkowo opiekę psychologa, opiekę właściwie przez cały czas terapeutów, pielęgniarek, także lekarzy rehabilitacji, którzy wskazują im, jak dalej prowadzić i jak się przystosować do życia. I bardzo ważne jest również to, że mamy również opiekę dla rodzin takich pacjentów. Rodzinom doradzamy, w jaki sposób kontynuować taką terapię w domu, jak takim pacjentem zajmować się w domu i jak też go zachęcać do podejmowania aktywności. Jest to chyba takie trochę nowatorskie spojrzenie na ten czas poszpitalny, tak, pacjenta i tego okresu leczenia. To jest zupełna nowość. Jest to program pilotażowy finansowany przez ministerstwo przy dotacjach z Unii Europejskiej. Jest to zupełna nowość w Polsce. Powstały te dzienne domy opieki medycznej jako taki pomost między szpitalem a lecznictwem otwartym. Lecznictwo otwarte w przypadku tych pacjentów niepełnosprawnych nie może im zaoferować takiej kompleksowej opieki, a z kolei jeśli chodzi o szpital, to już oni nie wymagają hospitalizacji. W związku z tym powstał właśnie ten dzienny dom opieki medycznej. Jest to z obserwacji mojej, już miesiąc funkcjonuje ten dzienny dom opieki medycznej, jest to świetna forma opieki nad pacjentami. W domu tym przebywa od 8 do 10 pacjentów. Mają pełną kompleksową opiekę i tak jak pani spytała na początku, czy im się kojarzy to z rehabilitacją. Częściowo, ale oni też wiedzą, że tam mają wszystko zapewnione. Przede wszystkim jest to pomoc bezpłatna. Mają zapewniony transport z domu do ośrodka i z ośrodka do domu. Mają dwa posiłki, czyli mają śniadania i obiady. Mają stworzone warunki do wypoczynku, czyli tak, jest dzienny pokój, w którym przebywają ci pacjenci. Mają kącik wypoczynkowy z kanapą, z telewizorem, z czasopismami. Mają kuchnię do swojej dyspozycji, w sensie jak są herbatę, kawę, jakiś napój. Mają pokój wypoczynkowy, gdzie są dwa łóżka, więc jeśli mają ochotę i są zmęczeni, to mogą się tam położyć i odpocząć. No więc są bardzo, bardzo, bardzo dopieszczeni ci pacjenci. Ja myślę, wszystko to, co tutaj pani mówi, to brzmi trochę jak taka sielanka. Tak, oczywiście nie zapominamy o tym, że jesteśmy w tym okresie takim poszpitalnym, tak? Jesteśmy w czasie leczenia, natomiast brzmi to jak pełne wakacje z opieką medyczną. Znaczy, no i można to tak określić. Ja pani powiem, że pacjenci są zachwyceni.
mają fizjoterapeutę, mają, tak jak wspomniała moja przedmówczyni, psychologa. Jest lekarz geriatra, jest lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, jest terapeuta zajęciowy, jest opiekun medyczny, jest pielęgniarka i jest dietetyczka. No więc proszę zauważyć, ile osób z obsługi jest na tych kilku pacjentów. My jesteśmy przez cały czas z pacjentami. Nie ma tak, że każdy z nas ma gdzieś tam jakiś gabinet, pokój. Jesteśmy na miejscu, czyli przychodzimy, pacjenci przyjeżdżają i są cały czas z nami. No, za wyjątkiem fizjoterapeuty, który przeprowadza zabiegi rehabilitacyjne, ponieważ Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej ma pełne zaplecze rehabilitacyjne, więc pacjenci ci są rehabilitowani w salach gimnastycznych, tam mają zabiegi kinezyterapii, mają masaże, mają elektrolecznictwo. No takie mają zabiegi rehabilitacyjne, jakie im zleca lekarz w zależności od ich schorzenia. No, ja jeszcze chciałam wrócić do tego, czym się kojarzy z rehabilitacją. Musi mi się kojarzyć z rehabilitacją, ponieważ motywacją jest chęć usprawniania. Natomiast warunki, jakie są stworzone, to są warunki domowe. Pacjent nie przebywa 24 godziny w oddziale zamkniętym i nie jest oderwany od swojego środowiska, nie traci jakby z tych więzi społecznych, natomiast ma stworzone w ciągu tych 10 godzin takie warunki, jakby był w domu. Tak, i to, co jest najważniejsze z punktu widzenia pacjenta, ma towarzystwo. Ma towarzystwo i są to osoby, z którymi może współdzielić swój czas i które też motywują go dodatkowo do działania. Ja myślę, że tutaj pani Henryka może bardzo fajnie opowiedzieć o tym właśnie, co pacjenci robią podczas tych zajęć, bo to nie są tylko i wyłącznie zajęcia czy z fizjoterapeutą, ale również zajęcia grupowe, gdzie pacjenci razem na przykład układają puzzle, razem rozwiązują krzyżówki. I tak jak ja to obserwuję gdzieś z boku i widzę tych pacjentów, którzy zaczynają dopiero przychodzić, oni są strasznie zamknięci i wycofani. Oni są sami ze swoją chorobą. Natomiast kiedy przychodzą do domu i widzą, że mają współtowarzyszy, którzy też muszą się zmagać z podobnymi problemami, po pierwsze sami czują się pewniej, a po drugie też starają się samemu pomagać tym drugim. Nawiązują się przyjaźnie, znajomości. Właśnie, to jest też pani wyprzedziła kolejne pytanie, czym właściwie ci pacjenci się zajmują i też jak wygląda ta opieka, rehabilitacja, ta opieka medyczna i konsultacje tak z lekarzami, jak one wyglądają? Tak, wygląda to w ten sposób, że pacjenci w pierwszych 3 dniach wszyscy byli zbadani przez lekarza geriatry i przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. No i zarówno jeden lekarz, jak i drugi postawił diagnozy, zalecenia wydał, jakie mają być realizowane w stosunku do tych pacjentów. Chciałbym jeszcze dodać, że tu jest taką bardzo ważną, jeśli chodzi o ten plan, tą opiekę nad pacjentem, jest tak zwany plan, indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta. Ten plan tworzy się na podstawie wcześniej przeprowadzonych różnych badań według różnych skal. Lekarz rehabilitacji prowadzi według jednej skali, czyli określa sprawność łącznie z fizjoterapeutą. Lekarz geriatra wykonuje taką całościową ocenę geriatryczną, gdzie biorąc pod uwagę pozostałe wszystkie przeprowadzone testy, wyodrębnia obszary, na które należy zwrócić uwagę u każdego pacjenta. Obszary, które wymagają leczenia i rehabilitacji pod względem medycznym, psychicznym, społecznym i socjalnym. I tak jak powiedziała pani Magda, ci pacjenci to są przede wszystkim pacjenci starsi. Przedział wiekowy tam jest bardzo wysoki, to znaczy wiek tych pacjentów jest wysoki. Jest, większość pacjentów to jest powyżej 65 roku życia, chociaż też są pacjenci poniżej 65 roku życia. Są to pacjenci najczęściej niepełnosprawni, no bo też dla takich jest ta opieka przewidziana. Przebywają najczęściej sami w domu, prawda? Po wyjściu ze szpitala, po zakończeniu tej takiej rehabilitacji stacjonarnej pozostają praktycznie sami w domu. Rodzina idzie do pracy, a ci pacjenci pozostają sami w domu i oni też, tak jak pani powiedziała, zamykają się w sobie.
ich potrzeby biologiczne, psychiczne, społeczne no nie są zaspokajane, prawda? A w tym dziennym domu opieki medycznej właśnie nad tym w każdym z obszarów się pracuje. Czyli to, co pani też spytała, jak to wygląda ta opieka i co my robimy. No więc terapeuta zajęciowy ma zrobiony plan terapii w stosunku do każdego pacjenta, w zależności od jego schorzeń. Jeśli pacjent ma zaburzenia mowy, to ćwiczy z nim mowę. Jeśli pacjent ma zaburzenia w postrzeganiu, w pamięci, to ćwiczy z nim ćwiczenia, przeprowadza pamięci świeżej, pamięci postrzegania, uwagi. Są to przeróżne ćwiczenia w sensie różnych bajeczek nawet. To znaczy tak to wygląda. Czasami śmiejemy się, że wygląda to trochę jak w przedszkolu, no bo tak faktycznie. Puzzle porozkładane, ale takie puzzle ćwiczą zarówno koordynację ruchu, bo trzeba wziąć ten puzzle do ręki, ćwiczą uwagę, ćwiczą spostrzegawczość, prawda? No więc już trzy obszary są wypracowane w momencie układania tych puzzli. Jeśli chodzi o ćwiczenia pamięci, to się po prostu zadaje proste pytania tym pacjentom. Jaki mamy dzisiaj dzień? Kto ma dzisiaj imieniny? Wspomniała, prawda, też pani o tym, że ta opieka jest bezpłatna. Dla kogo właśnie ona jest skierowana? Wiemy już, że w większości do pacjentów starszych, niepełnosprawnych. Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby właśnie stać się waszym opiekunem, pacjentem? Są trzy podstawowe kryteria. To może na początek. Tak, proszę. Podstawowym kryterium jest pobyt w szpitalu w ciągu 12 miesięcy lub świeży incydent zachorowania. Wiek powyżej 65 lat niekoniecznie, ale preferowane są te osoby. Do tego jeszcze musi spełnić ocenę w skali Bartela prowadzoną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pomiędzy 40 a 65 punktami. Natomiast tutaj dla naszych jakby widzów mam taką informację, że takie formularze są dostępne na naszej stronie internetowej i stamtąd można je zdobyć i z tym się zwrócić do lekarza pierwszego kontaktu. Pani wspomniała, że ten dzienny dom opieki medycznej działa dopiero miesiąc. Tak. Od 28 tak. grudnia. Do sierpnia 28 2000. Od kiedy pani wtata? Od 28 grudnia, tak. Pierwszy dzień, kiedy przybyli pacjenci tam, to jest 28 grudnia 2016 rok. I cały czas można się do was zgłaszać? Tak, to znaczy przyjęcia są na bieżąco, w sensie, że przyjmujemy i jeśli już będziemy mieli nadmiar pacjentów, no to będziemy tworzyć kolejki oczekujących, prawda? Na ten czas większość chętnych, która złożyła dokumenty, jest przyjęta. Ja jeszcze chciałam w uzupełnieniu, bo to bardzo ważne, co pani Ania to powiedziała. W takim razie ta skala Bartel, bo ta skala Bartel jest bardzo ważną to rzeczą. To krótko na koniec musimy powiedzieć, że żeby stać się państwa pacjentem, trzeba się, krótko mówiąc, zacząć ubiegać chyba o to już, skoro za chwilę zainteresowanie będzie bardzo duże, tak dokładną i dobrą opieką medyczną. Przypomnijmy, pierwszy, tak tutaj na pewno na Dolnym Śląsku, ile nie pierwszy w Polsce, taki dzienny dom opieki medycznej we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie. Przy Wrocławskim Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej przy Chopina 5 przez 7. Bardzo serdecznie dziękuję panią za tę rozmowę, a ja przypomnę, że moimi państwa gośćmi była pani Magdalena Karczy, rzecznik Haskolek, pani Anna Nawalicka oraz i pani Henryka Daniel. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy.